To nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. Nie. To będzie, chyba nie byliśmy jeszcze, nie? Po raz pierwszy mecz Pucharu Polski Kobiet. Tak. Przeżyj to sam. Nawet piosenka taka. Gospodynie to Piastowia Piastów. Piastowia B! Piastowia K! Piastowia Piastek! A przyjezdne to Polonia Środa Wielkopolska, panie Adrianie. Płynna bardzo. I co? I czego my tu się możemy spodziewać? Wszystkiego najlepszego. No to wszystkiego najlepszego, panie Adrianie. Bon voyage. No, jakoś tak chłodnawo, nie? Lekko. Mówiłeś, że jakiś sposób jest skuteczny na walkę z mrozami, mrozem, tak? Z mrozem. Z Remigiuszem. No prawie. W telewizji wyczytałem. No? W telewizji czytałem, że dobry przepis jest na walkę z mrozem. No kurę trzeba przytulić do siebie, kurę. Drób kurę, panią kurę. Patrz, kury mają 42 stopnie ciepła, ciało kury ma. Jeszcze pierwsze od człowieka. Hodujmy w każdym domu po 5 kur. Panie Adrianie, takie kury to gdzie się załatwiają, że tak zapytam? Do kuwety? Można. A nie może na przykład narobić do łóżka? Może. Nie każdy ma kuwetę, a łóżko zazwyczaj ma. Tak, to taki kurwa magazyn, zwierzęcy się nam zrobił, animalsi. A bobra nie można w domu trzymać? Bobra? No. Ja nie wiem, ile temperatury ma bóbr. Tak sobie z tego poczochrać na przykład. Mi się wydaje, że to jak człowiek poczochra takiego bobra, to też się może cieplej taką zrobić. O kur... Nie czochrałeś nigdy bobra? Bo bobry nie. Bober będzie zły na czochranie, może ogonem przyjebać. To jeszcze oszczy na przykład koledzy z pracy dali takiego gekona na urodziny. Zjadłem taką jajecznicę na gekonie. Gad taki, kurwa, taki gad, taki. Się gapił na ciebie, wiesz. Kiedyś poszedłem do siostry, pytałem, jak sprawę miałem. Tylko kurwa siedział i tylko tak się gapił, jak pierdolnięty. O kurwa! Masz coś z gekona, mi się wydaje, sobie. Nie wydaje się? Każdy ma znać coś z gekona. Bambu samiec. Koledzy kupili jej samiczkę, taką małą, takiego gekona małego. Chciał ją ruchać, ale ona była za mała się na dymanie. Ach, kurwa. Ależ to była połowa. Wynik 0-0. Pyk. O kur. Ja mam doskonały dowcip. W sobie baron. No i baron mówi: chodź tutaj, Janie, mój służący wierny. Spójrz tutaj, pokazuję mu taką kulkę. Graj! Jest! O, żeż! Co to może być? Plastelina to może być? On wziął, popatrzył. O! Nie, panie hrabio, to jest gówno. Będzie bramka zaraz. No właśnie myślałem, co by plastelina robiła u mnie w dupie. Patrz, pyk. No, mecz się zrobił jeszcze lepszy niż ten dowcip, panie Adrianie. No. O ja pier... Ależ to było meczycho. 0-0, ale to jest Puchar Polski i nie wiadomo, czy teraz będzie dogrywka, czy rzuty karne. Karne czy dogrywka? Dogrywka. Dogrywka? Dogryweczka, kurde! No i pewnie teraz wszystkim się wydaje, że w dogrywce nie działo się zupełnie nic, a to dupa, działo się. Tak, no padły jakieś bramki. O, za. Dobrze! Meczu 0-0, a wynik końcowy 2-3. Jak to się statystykiem, no to spotkanie zakończyło się wynikiem 2-3. Wygrały zawodniczki ze Środy Wielkopolskiej. Jako że filmik był krótki, to ja teraz nie będę przedłużał i pierdzielił minuty o tym, że pod filmikiem znajdują się reklamy. Powiem tylko, że pod filmikiem znajdują się reklamy i już mnie nie ma. Taką kurą to można sobie też wizerunek ocieplić. Można, jak to. O, ja gdzieś tam czytałem, że ostatnio gwiazdy mają swoje własne kury. I chodzą z nimi na jakieś gale. Z kurą? No, chodzą na jakieś imprezy z kurami, no. To trzeba mieć w łebie, żeby iść z kurą na imprezę. Z kurwą, to już to rozumiem.